Minęła 17.30. Paulina Kopeć, witam i zapraszam na telefakty. Namiastka muzeum najstarszej cukrowni w Polsce. Mamy zgromadzone już szereg eksponatów. Powiat wspiera lasy prywatne. Jest to umowa, która będzie dotyczyła tysięcy, ponad 4700 hektarów. Inauguracja ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. W przyszłości ma tu być muzeum. Na razie powstanie jego namiastka, czyli Izba Pamięci Cukrownictwa. W najstarszym zachowanym jeszcze budynku cukrowni będzie można oglądać pamiątki związane z cukrownią i cukrownictwem w naszym regionie. Najstarsza polska cukrownia Częstocice, dziś znajdująca się w granicach Ostrowca, od 10 lat nie produkuje już cukru. Uruchomiony w 1839 roku zakład pomimo protestów zarówno plantatorów, jak i pracowników, decyzją właściciela, czyli Krajowej Spółki Cukrowej, został zamknięty. By ocalić unikatowe, zarówno dla cukrownictwa, jak i regionu zabytki związane z historią tego miejsca, powstał pomysł utworzenia muzeum. Niestety, brak pewnych źródeł finansowania takiej placówki spowodował, że pomysł nie doczekał się realizacji. Jeżeli otrzymamy jakieś dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego, przepraszam, Funduszu Rozwoju, to jest szansa, że w przyszłości może to być muzeum. No ale tu musi być szeroka współpraca, bo Krajowa Spółka Cukrowa jest podmiotem prawa handlowego, nastawionym na zysk. I też ma swoje organy nadzoru, Radę Nadzorczowalne Zgromadzenie. I tu zarząd podjął odważną decyzję o takim przedsięwzięciu. Natomiast no, dalsze kroki, no to musi być współpraca z samorządem. Ale idea udostępnienia pamiątek związanych z historią cukrownictwa okazała się na tyle ciekawa, że na razie postanowiono otworzyć Izbę Pamięci. Ma się ona mieścić w najstarszym zachowanym budynku Częstocickiej Cukrowni. Pokazane zostaną tam m.in. dokumenty, fotografie, a nawet fragmenty zabytkowego wyposażenia. Mamy zgromadzone już szereg eksponatów, ponad tysiąc pozycji. Głównie to są dokumenty, dokumenty bardzo stare, zabytkowe z czasów zaboru. Są to żądania pracowników z 1905 roku. Jest informacja o śmierci cesarza Franciszka, więc no mamy mnóstwo takich ciekawych, głównie dokumentów, bo eksponaty jest trudniej. Ale też są, jest wyposażenie laboratorium sprzed iluś tam lat, i te elementy chcemy pokazać i tu zlokalizować. Otwarcie Izby Pamięci Cukrownictwa ma nastąpić w listopadzie tego roku. Do tego czasu przygotowana będzie nie tylko ekspozycja. Przede wszystkim, objęte ochroną konserwatorską budynek zostanie przystosowany do ruchu turystycznego. Ewidencjonowanie drzewostanu i ochrona przed szkodnikami. Takie zadania ostrowieccy leśnicy będą wykonywali również w lasach niepaństwowych, czyli należących do prywatnych właścicieli. Porozumienie o finansowaniu takich zadań podpisano. Ponad 4000 hektarów lasów w nadleśnictwie ostrowiec to tereny, których właścicielami są osoby prywatne. To niespełna 20% całej powierzchni lasów zarządzanych przez nadleśnictwo w powiecie ostrowieckim ale nawet prywatna własność nie zwalnia leśników od dbania o ten majątek, czyli przede wszystkim zabezpieczanie przed szkodnikami czy ewidencjonowanie drzewostanu. Najważniejszym elementem tego jest zabezpieczanie przed kradzieżami drewna i pracownicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski przede wszystkim ewidencjonują drewno pochodzące z lasów niepaństwowych, bo jest to drewno własne, które stanowi własność po prostu człowieka, którego las jest. Istotnym elementem też tego porozumienia jest sprawowanie nadzoru nad tymi lasami w kontekście problemów wynikających z tak zwanej ochrony lasu, czyli teraz mamy takie zagrożenie gradacją kornika ostrozębnego i moi pracownicy bardzo merytorycznie przygotowani pełnią tą funkcję doradczą. A także na bieżąco obserwują stan sanitarny lasu. Finansowanie takich zadań należy do powiatu. Ja z tego utrzymuję pracowników, którzy posiadając w pełni fachową wiedzę, pomagają właścicielom tych działek leśnych sprawować nadzór nad powierzonym nam zadaniem. W ostatnich dniach podpisano umowę regulującą zakres prac wykonywanych przez leśników w lasach prywatnych, a znajdujących się w granicach powiatu ostrowieckiego. Jest to umowa, która będzie dotyczyła tysięcy, ponad 4700 hektarów i no, negocjowaliśmy stawkę. Myślę, że obydwie strony są z wysokości tej stawki zadowolone. To nie jedyna płaszczyzna współpracy między starostwem a ostrowieckim nadleśnictwem. Przypomnijmy, że najbardziej widocznym efektem są inwestycje drogowe, współfinansowane przez obie instytucje. Dziś odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez lokalną grupę działania Krzemienny Krąg w ramach konsorcjum prowadzącego Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Przedstawione zostały na nim podstawowe założenia i cele projektu, który ma wspierać organizacje pozarządowe i samorządy w tworzeniu systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ekonomia społeczna, czyli wsparcie rozwoju lokalnego od lat zdobywa w Polsce coraz szersze grono zwolenników. W naszym regionie działa intensywnie, a to między innymi za sprawą nowo powstałego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, w ramach którego odbyło się specjalne spotkanie. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego czy grupy inicjatywne z terenu powiatu ostrowieckiego. Pierwsza część będzie jakby pokazanie, że ośrodek wpisuje się po pierwsze w bardzo ważny dokument z poziomu Województwa Świętokrzyskiego, a mianowicie w Regionalny Program Rozwoju Ekonomii i Społecznej Województwa który zakłada szereg wskaźników do osiągnięcia, w tym przez samorządy, które będą musiały w perspektywie do 2020 roku zrealizować pewne obszary prawno-formalno-organizacyjne, aby ta strategia została wdrożona. Będziemy mówili też dzisiaj o tym, jakie zasoby, jakie wsparcie będzie udzielane przez ośrodek. Na spotkaniu mówiono też o dotacjach na utworzenie miejsc pracy. W ramach projektu zatrudnienie ma znaleźć 71 osób w sektorze gospodarki społecznej, czyli w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych, spółkach prawa handlowego o charakterze non-profit. Działania skupiają się na wsparciu osób wykluczonych społecznie. Spotkanie informacyjno-diagnozujące było też okazją do rozpoczęcia pewnej animacji. Po to, żeby w perspektywie trzech, a mam nadzieję sześciu lat, udało się jak najlepiej. E oddziaływać i współpracować na rzecz tych osób, które chcą wychodzić z różnych trudnych sytuacji życiowych, trochę z takiej niemocy, trochę z postawy roszczeniowej właśnie ku temu, aby się organizować, aby tworzyć miejsca pracy, aby się samoorganizować, tworzyć przedsiębiorstwa społeczne, no i po prostu najzwyczajniej w świecie podwyższać ten jakość swojego życia, czyli zarabiać lepsze środki finansowe. Za animację w projekcie realizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w naszym regionie odpowiada Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy. Będziemy rozmawiali o tym, jakie obszary są ważne dla rozwoju ekonomii społecznej w tym obszarze. Będziemy rozmawiali, jak je wspierać, jak budować infrastrukturę wspierającą. No i też poszukiwać nowych obszarów rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej. Tworząc animację, Centrum Aktywności Lokalnej stosuje innowacyjną metodę, a mianowicie skupia się na zasobach, a nie na problemach. W planowaniu przyszłości, koncentrowanie się na tym, że tu nam się nie udało, to nam się nie udało, tutaj jest znowu źle, jest takim punktem wyjścia, z którego bardzo trudno coś zbudować. Tak? No, bo jak nam się nic nie udaje, no to o czym mamy rozmawiać na przyszłość? Natomiast wydaje się, że szczególnie tutaj, gdzie jesteśmy, mamy bardzo dużo sukcesów. Spotkanie w Ostrowcu to już drugie w ramach realizowanego projektu obejmującego północną część województwa świętokrzyskiego. Z kwestiami ekonomii społecznej zapoznali się już mieszkańcy Starachowic. Ferie w pełni. Jak spędzić ten czas aktywnie? Placówki kulturalne w naszym mieście przygotowały dla najmłodszych wiele propozycji. Warsztaty plastyczne, wycieczki czy spektakle teatralne są jeszcze wolne miejsca, dlatego przypominamy, gdzie i kiedy można ciekawie spędzić czas. Ferie w mieście nie muszą być nudne. Ciekawych propozycji nie brakuje. Miejskie Centrum Kultury zaprasza do nauki trudnej sztuki układania kostki Rubika. Przy komputerze to, to jest straszna nuda, nic się nie robi, a przez ferie dwa tygodnie nie, nic nie robienie, nie wiadomo co zrobić. Jedyny problem, więc sobie. Zajęcia z Mistrzem Europy w speed i Gorym Kowalczykiem odbywają się w szkole z pasją przy ulicy Fosza 3 w godzinach od 11 do 14 i potrwają tylko do czwartku. Warto też zajrzeć do kina. 3 lutego ferie w Etiudzie, premierowa projekcja La la land. Zapraszamy serdecznie tych młodszych, tych starszych i tych najstarszych. Zajęcia z książką w roli głównej proponuje Miejska Biblioteka Publiczna. W chwili przy ulicy Sienkiewicza w najbliższy piątek, a także 6, 7 i 8 lutego odbędą się zajęcia dla dzieci. W programie zabawy ruchowe, plastyczne i literackie. Biblioteka zaprasza też do teatru 3 i 10 lutego o godzinie 10. W sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy. Polnej. Zapraszamy na dwa przedstawienia teatralne. Teatr z Krakowa. Dwa przedstawienia myślę, że skierowane też do takiego widza najmłodszego. Zapraszamy wszystkich. Czy Sarna jest żoną Jelenia? Odpowiedź na to i wiele innych pytań będzie można znaleźć w rezerwacie Krzemionki. Tam do 10 lutego potrwają spotkania z Przyrodą. Trzeba pamiętać, by przed wyprawą ciepło się ubrać. Będą to przede wszystkim spacery po rezerwacie. Będziemy szukać tropów, będziemy przygotowywać karmniki dla ptaków, będziemy opowiadać sobie oczywiście o zwierzętach mieszkających w naszym rezerwacie, o ptakach i szereg różnych ciekawostek. Warto również odwiedzić Muzeum Historyczno-Archeologiczne. W czwartek w Pałacu Wielopolskich spotkanie ze sztuką. Pomyśleliśmy sobie, że w te ferie można połączyć zabawę z edukacją i w taki sposób właśnie będą wyglądały te zajęcia. Mało tego, to w weekendy tutaj w Pałacu Wielopolskich przygotowaliśmy bezpłatne zajęcia dotyczące nauki szydełkowania i robienia na drutach. Wszystkie propozycje placówek kulturalnych szczegółowo omówione są na ich stronach internetowych. Ferie można spędzić także na stoku. Zanim jednak zaczniemy szusować, warto skompletować sprzęt. Jak go dobrać i jakich błędów unikać, oto kilka dobrych rad. Jeżeli chodzi o sprzęt narciarski, przede wszystkim musimy się kierować i bezpieczeństwem, i odpowiednim doborem tego sprzętu do naszych umiejętności. Nie wolno zarówno przeceniać naszych umiejętności, jak również nie można się niedowartościować, czyli sprzęt musi być dokładnie na tym poziomie, na jakim my jesteśmy na jakim jeździmy. Musi to być sprzęt odpowiednio do, dobrany, czyli odpowiedni rozmiar butów narciarskich, odpowiednia długość nart. Tutaj przy dzieciach początkujących rozmiar nart dobieramy nieco krótszy. Na początek dzieci nie muszą mieć kijów narciarskich. Ci kije narciarskie dzieciom na początku przeszkadzają, natomiast już po kilku dniach jazdy te kijeczki się przydają. Jeżeli buty będą za sztywne, do naszych umiejętności e, po prostu będziemy to tak odczuwać, jakby samochód wyścigowy, byśmy chcieli pojechać po zakupy. Nie ma różnicy, jeżeli chodzi o wybór snowboardu czy nart, to nie są jakieś nasze umiejętności w tym kierunku, predyspozycje. Po prostu raczej chodzi o to, co wybieramy, czy nam bardziej odpowiada jazda na snowboardzie, czy bardziej widzimy się na nartach. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Ja w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na serwis informacyjny jutro o 17.30.